bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być, bo wtedy łatwiej żyć. Co słychać? TV. Czego nie zrobiłaby pani publicznie? Co robi pani w domu na przykład? No wszystko to, co robię w domu, to mogłabym robić i publicznie. No może nie jedną rzeczą, nie. Dobrze. Drugie pytanie. Jakie zachowania u innych ludzi publiczne denerwują panią, tak? Co pani zdaniem powinno być zachowane gdzieś tam tylko w czterech ścianach w domu? To znaczy na tak publiczne zachowanie to jakieś chamstwo, jak ktoś jest jakiś zdenerwowany i krzyczy bez powodu i no głównie to jakieś chamstwo chyba mnie denerwuje i uważam, że to nie powinno się tak na ulicy wykrzykiwać, przeklinać. Nawet jak się w domu przeklina, to na ulicy powinno się tego nie robić. Czy ludzie powinni się obnosić ze swoją seksualnością, czy raczej zachować to dla siebie? Chyba raczej powinni zachować dla siebie. Ja myślę, że jednak, no jednak mimo wszystko to jest nasza osobista sprawa i robienie z tego czegoś wielkiego według mnie nie jest niczym imponującym. Ja uważam, że powinniśmy właśnie nie ukrywać tego, bo to nie jest choroba i uważam, że ludzie powinni o tym wiedzieć, co się dzieje z nami, a nie ukrywać, że takiego problemu nie ma. No wiadomo, że w miejscach publicznych powinniśmy jednak się lekko powstrzymywać od takich nazbyt, tak powiem, namiętnych kontaktów między sobą. Co pan sądzi, na ile ludzie powinni się obnosić chociażby z orientacją seksualną? Odnoszenie się z orientacją seksualną. Myślę, że nie powinni być za bardzo nachalni, narzucać się tym innym ludziom. Czy jeżeli chodzi o orientację seksualną, jestem tolerancyjny. Jeżeli chodzi o orientację seksualną, no nie wiem, do czasu, aż ktoś mi jakby nie narzuca tej swojej seksualności, powiedzmy. A w jakich granicach pan toleruje, tak? Chociaż orientację. Określić tak moich jakby granic. Tolerancji. To w zależności w każdym przypadku to jest indywidualnie. Aha, bo są ludzie, którzy powiedzmy mówią, okej, niech sobie będą, niech żyją, tak? Nawet niech sobie zalegalizują, a powiedzmy dzieci nie, tak? Nie adoptować, dlatego pytam o granice. Ogólnie, żeby związki jakieś, nie wiem, homoseksualne miały możliwość adopcji dzieci. Akurat nie jestem za tym. Chodzi o tolerancję. Jakie pani zdaniem są granice tolerancji? Co możemy tolerować w zachowaniach innych ludzi, czego już nie? Ja jestem tolerancyjna dla wszystkich. Kwestia, nad którą się teraz zastanawiam, powiedzmy kwestia orientacji seksualnej. Ja jestem tolerancyjna. Trzeba to uszanować. Każdy, no niestety, nie jest winny, kim jest. I trzeba to uszanować. Trzeba być tolerancyjny w stosunku do wszystkich ludzi jednakowo. Nie możemy tak, wie pani, dzielić ludzi, niestety. To są Polacy wszyscy, więc to trzeba. Czyli jest pani za tym, żeby mieli takie same prawa wszyscy, tak? Pytanie, jakie są w waszym mniemaniu granice tolerancji? Co możemy zaakceptować w zachowaniu innych ludzi, czego już nie? Według mnie na przykład może być coś takiego, że ktoś używa wulgaryzmów. No i może nie akceptuje może ludzi niepełnosprawnych też. Czasami się zdarzają takie osoby, także. A w kwestiach powiedzmy orientacji seksualnej. Jaka jest ta granica tolerancji? Nie jestem na bieżąco z wiadomościami w telewizji, także może kolega coś powie. Nie masz, tak? Co byście zaakceptowali, a czego już nie? No okej, niech tam się tam hajtają, tak. Ale no, żeby wychowywali dzieci, może tak, bo może tak można powiedzieć, że dzieci nie mają, nie myślą wtedy, jakby odpowiedzialni są za nich rodzice, tak, opiekunowie. Także lepiej może tą decyzję im zostawić osobom, które się znają na tym, rodzicom.
Pytanie jest dosyć trudne, lecz ja jestem człowiekiem bardzo tolerancyjnym, ale do pewnego stopnia. Niektóre rzeczy nie będę wymieniał dokładnie jakie, ale ogólnie wydaje mi się, że nasze państwo jest trochę, chociaż jedna grupa uważana tak zwani, no, szeleszczącej odzieży, tak to nazwę, nie jest zbytnio tolerancyjna, aczkolwiek w Polsce chyba, wydaje mi się, jest dosyć sporowa tolerancja. To oczywiście zależy od jakich klas etnicznych. Jakie są właśnie, powiedział pan, że do pewnej granicy jest pan tolerancyjny. Jaka to jest granica? Bo właśnie to nas interesuje. Znaczy, dla mnie na przykład, niekoniecznie jeżeli upiększanie swojego ciała na przykład kolczykami, to jeszcze rozumiem, ale na przykład jak są robione tunele, jakieś nie wiadomo wielkie dziury w nosach lub inne, to jest moim zdaniem tylko szpecanie, a nie jakieś... To jest dla mnie po prostu niezrozumiałe, tego nie toleruję, tak? A jeśli chodzi o kwestie orientacji seksualnej, powiedzmy. Gdzie tu są granice tolerancji? W pana mniemaniu. Powiem tak. Toleruję takich ludzi, tak? Jak najbardziej, ale żeby żyli swoim życiem, nie adoptowali dzieci. Jeżeli tacy się urodzili, taki są, no to nikt się nie zmieni, tak? Moim zdaniem to nie jest choroba, to jest po prostu taki się urodziło innym. No i tyle, toleruję takich ludzi, tak? To znaczy toleruję... O, to jest ciężkie pytanie. W sumie to wszystkich toleruję. Wszystko toleruję, tylko nie związki homoseksualne, bo to nie przejdzie. Aha, czyli związków homoseksualnych... Nie ma, tak, kompletnie, nie ma opcji nawet. Aż buzuje się we mnie. Co mówić dużo. Taki już jestem i... No nie toleruję przemocy, chamstwa, jakiegoś tam złego zachowania się ordynarnego. No. A jeśli chodzi o orientację seksualną, powiedzmy, jakie są granice? Jest mi to obojętne. Nie mam nic przeciwko temu. Jest mi to obojętne. Dziękuję. Sprawy osobiste ludzi, jak chcą, tak sobie wybierają. Jakie są państwa zdaniem granice tolerancji? A to wie pani, zależy wobec zachowań. Bo jakie narzuci. Ale no, chodzi o to, jak państwo to postrzegają. No, rozluźnienie obyczajów nastąpiło, także chyba tolerancje są bardzo szerokie. A jeśli chodzi o orientację seksualną, powiedzmy, gdzie tutaj w państwa mniemaniu są jakieś granice? Wie pani, to zależy od tego, co człowiek z domu wyniósł, od wychowania. Jak się jest wychowanym w tradycyjnej kulturze, to obecne zachowania nowoczesne nie są akceptowalne przez starsze pokolenia. To znaczy, jest, jak to się mówi, demokracja, wolność, każdy robi to, co mu się wydaje za stosowne. I niech robi, tylko niech innym nie przeszkadza, nie dokucza, nie burzy ich porządku. No, niektóre sfery mogłyby powiedzieć, że uczucia jakieś obrażają. No ale to w ogólnym sensie, żeby innym to nie przeszkadzało. Nie na miejscu wydaje mi się fakt afiszowania się z tym i wmawiania społeczeństwu poprzez media, że tak ma być, że to jest dobrze. Tak. Tak, no bo w tej chwili to jest agresywna propaganda tych zachowań, które do tej pory nie były uwidaczniane na zewnątrz. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być, bo wtedy łatwiej żyć. Co słychać? TV.